serdecznie w moim tunelu foliowym. Jest to może takie miejsce niepiękne jak moja preleria, którą pokazywałam Wam w ostatnim odcinku, ale jest to miejsce dla mnie bardzo ważne, ponieważ tutaj właśnie rosną moje piękne pomidory, które tam są za mną, które zaraz Wam pokażę i opowiem, jak je uprawiam. Ale tutaj akurat mam taką miseczkę pomidorów i chciałam Wam powiedzieć, że robienie programów, robienie filmików o jedzeniu jest jednym z przyjemniejszych zadań w moim życiu. Tutaj akurat mam taki półmisek już zebranych pomidorów i papryczek, papryk słodkich i ogórków, ponieważ to całe towarzystwo właśnie mieszka razem i rośnie razem, ale chciałabym Wam pokazać jedną z moich ulubionych odmian pomidorów. Ten akurat to jest pomidor szczepiony, nazywa się kakao, ale jest bardzo podobny do pomidora tradycyjnego, takiego, który można uprawiać z dawnych nasion, jeżeli będziecie sami te nasiona zbierać, który nazywa się Czarny Książę, Black Prince lub Czarny Krym. Uwielbiam przycinać te pomidory na pół, ponieważ w środku są naprawdę piękne. To jest coś przepięknego. Takie soczyste, że po prostu chce się spróbować. Uwierzcie mi, że takie pomidory uprawiane samemu, bez żadnej chemii, smakują niesamowicie. Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Dobra, jeszcze jeden gryz i zapraszam Was na wycieczkę po moim tunelu. Chodźcie. Dobra, ale teraz już tak na poważnie, dlatego, bo pomidory to jest poważna sprawa, nie ma co się wygłupiać. Może na początku opowiem Wam, jakie w ogóle pomidory tutaj uprawiam. Więc tak, przede wszystkim pomidory, które widzicie tutaj dookoła mnie, to są pomidory szczepione, które ja uwielbiam uprawiać od wielu, wielu lat. Właśnie je tutaj u siebie w tunelu sadzę. I też mam sklep z sadzonkami, który niestety teraz jest zamknięty, więc nawet nie próbujcie do niego się dostać. To znaczy, to jest sklep internetowy, ale teraz nic w nim nie ma, ponieważ oczywiście już jest koniec lata, w związku z tym o tej porze roku sadzonek nie ma, ale zapraszam bardzo serdecznie do tego mojego sklepu. Adres znajduje się pod spodem. Zapraszam od stycznia, od 1 stycznia zaczną się już zamówienia pomidorów, więc jeżeli ktoś ma ochotę, tak jak ja, uprawiać pomidory szczepione u siebie, czy w tunelu, czy w ogrodzie, bo one równie nadają się dobrze do uprawy w gruncie oczywiście, to zapraszam od 1 stycznia. Szczerze mówiąc, zazwyczaj te pomidory są bardzo szybko rozchwytywane, dlatego nie ma co zwlekać. Zaraz po Nowym Roku sprawdzajcie, jakie są odmiany i zamawiajcie. Wysyłka tych pomidorów oczywiście następuje od pierwszego tygodnia maja, dlatego, bo oczywiście one muszą zdążyć do Was do wysadzenia na 15 maja, czyli ten termin, kiedy u nas kończą się przymrozki, tak zwana zimna Zośka czy zimnych ogrodników. Ale już dobrze, koniec o tego marketingu. Muszę tutaj urwać tego pomidora, tego liścia, bo mi się nie podoba, jest taki zdechnięty. Słuchajcie, te pomidory, które tutaj widzicie, właśnie są pomidorami szczepionymi, dużo różnych odmian. Ja też zawsze polecam, żebyście uprawiali różne odmiany i naprawdę sprawdzone. Takie, które Wam smakują, które lubicie, dlatego, bo ja bardzo często uprawiałam coś, co tak nie za bardzo do końca znam, a potem żałowałam, bo cały sezon przegapiłam. Dużo, dużo pomidorów zielonych. W tym roku, słuchajcie, pomidory zaczęły tak naprawdę dochodzić do siebie, jeżeli chodzi o dojrzewanie, dopiero powiedzmy od połowy sierpnia w naszym ogrodzie. W naszym tunelu, powinnam powiedzieć. Tunel jest wystawiony na taką stronę południowo-zachodnią. Niemniej jednak tutaj od tej strony mamy troszeczkę lasu, w związku z tym jest ten tunel troszeczkę zacieniony. Może dlatego te pomidory zaczęły zaczerwieniać się troszeczkę później. Tutaj poza tym na Kaszubach jest dosyć wilgotno, było też chłodno dosyć długo. Dopiero potem w sierpniu były takie temperatury 30-stopniowe. No ale teraz mamy bardzo, bardzo dużo pomidorów i będziemy z nich korzystać. Oczywiście jeżeli nie dojrzeją na swoich gronach, a na pewno dojrzeją, to nie ma problemu, ponieważ spokojnie mogą potem dojrzewać jeszcze na parapetach słonecznych. Widziałam, jak sobie normalnie wieszają pomidory, calutkie pomidory ścinają i całe pomidory sobie wieszają jak firanki i potem dochodzą im pięknie do czerwoności. Także pomidory szczepione, co to oznacza? Pomidory szczepione to oznacza, że ta piękna górna część, która tutaj produkuje, tutaj akurat jest buffalo steak, czyli takie duże bawole serca pomidory,
Albo tutaj jest jeszcze inny pomidor, czy tutaj jest inny pomidor, ale chodzi o to, że te pomidory, które są na górze, to co widzimy, są szczepione na podkładkach, których tutaj nie widać. One są, no, one są dosyć nisko, te podkładki są, one są szczepione gdzieś mniej więcej w tym miejscu. One są szczepione na podkładkach, czyli korzeniu z dzikich pomidorów. A co to oznacza? Oznacza to oczywiście to, że ten pomidor jest o wiele bardziej wytrzymały na przesuszenie, na przelanie, na niedokarmienie albo na jakiekolwiek inne stresy. Te pomidory, szczerze mówiąc, miały stres w maju po wysadzeniu, ponieważ tunel nie został otworzony, nie został otwarty jednego dnia i niestety one wszystkie się tutaj zaparzyły. Ale zobaczcie, doszły do siebie fantastycznie, nie mamy teraz z nimi żadnego problemu, pięknie plonują, także one są mocne. Pomidory, które są szczepione na podkładkach z dzikich pomidorów są mocne, bo same dzikie pomidory są mocne, ale może nie za smaczne, nie za ładne, niezbyt soczyste, a my chcemy pomidory, które są ładne, smaczne i soczyste. W związku z tym właśnie na tych dzikich, odpornych podkładkach szczepimy różne, przeróżne odmiany i tych odmian jest naprawdę dużo. Ja tutaj u siebie w tunelu mam około ponad 30 odmian różnych pomidorków, dlatego, bo po prostu, tak jak mówię, lubię sobie je mieszać i są czerwone, i są żółte, i są duże, i są małe, i nawet są prawie czarne. Także mamy te dzikie pomidory jako podkładka, szlachetny, pyszny pomidor jest szczepiony na nich na górze jako zraz i wyobraźcie sobie, że w związku z tym, że one są takie mocne, czasami, tak jak tutaj widać, tylko tutaj akurat nam ten pomidor trochę zjechał ze swojej linki. Zobaczcie, jak tutaj ładnie widać. Można te pomidory spokojnie prowadzić na dwóch pędach. Widzicie, tu jest jeden główny pęd, który wychodzi i potem rozdziela się na dwa pędy i one równomiernie idą do góry. I dzięki temu, że ten dziki pomidor, ta dzika podkładka jest tak mocna i może wykarmić roślinę, nawet która przeżyła stres, to może ją wykarmić nawet na dwa pędy, bo zazwyczaj oczywiście tradycyjne pomidory prowadzimy tylko na jeden pęd, ponieważ ta roślina jest w stanie wykarmić się tylko na jednym pędzie, żeby mieć ładne, duże pomidory, a nie dużo malutkich pomidorków. Tak? Także naprawdę pomidory szczepione to jest odpowiedź dla każdego, kto może ma jakieś problemy z uprawą pomidorów, nie zawsze może nich doglądać, a także, co jest bardzo ważne, zobaczcie, na tych pomidorach nie ma zarazy. Na tych pomidorach właściwie nie ma żadnych chorób. Jeżeli macie problem z zarazą ziemniaczaną u siebie, jeżeli chodzi o pomidory, to przede wszystkim kupujcie odmiany, albo sadźcie, albo siejcie odmiany, które właśnie są bardziej odporne na zarazę ziemniaczaną i odmiany, które są szczepione na dzikich podkładkach, a właściwie wszystkie są szczepione na dzikich podkładkach. Także to jest takie krótkie wprowadzenie do pomidorów szczepionych. A teraz powiem, chciałabym Wam powiedzieć troszkę więcej na temat tego, co my z nimi robimy krok po kroku od początku sezonu. Może zacznijmy od tego, jakie wysadzamy. Oczywiście, tak jak mówiłam Wam na początku, te pomidorki przychodzą do nas, no albo do nas, albo do Was, przychodzą na początku maja i wtedy to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tych pomidorów od razu nie wysadzić do szklarni, do tunelu czy do ogrodu. Musicie oczywiście pomidorki zahartować, tak? Dlatego, bo one przeżyją szok, ponieważ one są uprawiane w ogrzewanym tunelu. No muszą, jeżeli to jest tunel czy szklarnia, wszystkie pomidory, bakłażany i papryki muszą być uprawiane przed 15 maja w ogrzewanych pomieszczeniach. No i potem jak do Was trafiają, no to jeżeli od razu je postawicie do szklarni nieogrzewanej albo na dwór, no to one dostaną szoku, a szczególnie jeszcze na początku maja może być chłodno. Dlatego pamiętajcie, żeby je hartować. I dopiero po 15 maja, nie ma co się za bardzo spieszyć, wysadzacie albo do tunelu, albo do szklarni, albo do szklarenki, albo w miejscach, gdzie, jeżeli mieszkacie w takich miejscach w Polsce, gdzie jest naprawdę ciepło i nie ma takiej niebezpieczeństwa zarazy, że tak powiem, to tam możecie wysadzać sobie oczywiście na zewnątrz. Akurat u nas to się nie udaje, u nas wszystkie pomidory padają od zarazy ziemniaczanej, ponieważ tutaj dookoła nasi rolnicy, przyjaciele uprawiają ziemniaki, więc tutaj nie da rady. Także wysadzamy te pomidorki do gruntu, który przygotowany jest w ten sposób, że zawsze, słuchajcie, jesienią tutaj wszystko kompostujemy, czyli tak jak w reszcie ogrodu, tutaj wszystko ściółkujemy 5-centymetrową warstwą kompostu. Także na wiosnę, jak tutaj wchodzimy, to tutaj wszystko jest pięknie przygotowane do sadzenia. I do takiego kompostu sadzimy pomidorki. Oczywiście tutaj dajemy nazwy, co jest co, dlatego, bo potem, żebyśmy wiedzieli, jakie pomidory żeśmy posadzili, to jest bardzo fajne wiedzieć. O, zobaczcie, ja tutaj odkryłam i widać ten piękny, czarny,
czarny kompost, czyli jeszcze dżownice go nie wciągnęły w dół. Czyli tak, sadzimy pomidorki do tego kompostu, później rozkładamy pomiędzy tymi wszystkimi rzędami pomidorów nawadnianie kroplujące, tak? Wszystko tutaj jest nawadniane i to nawadnianie kroplujące podłączamy do sterownika nawadniania, który jest tutaj za nami. I to jest jedyny właściwie sterownik taki komputerowy, elektryczny w ogóle w całym naszym ogrodzie, jaki używamy, ale tam są i elektrozawory, i ten sterownik. I to jest bardzo ważne, bo tu się podlewa czasami, no jak jest może ponad 30 stopni, ale na pewno jeden raz dziennie. Także nie chcecie chodzić pomiędzy tymi pomidorami cały czas, żeby je cały czas podlewać. W związku z tym my tutaj mamy automatyczne podlewanie raz dziennie, które właśnie jest sterowane tym sterownikiem, który jest tutaj. Czyli posadzone, nawadnianie i na to nawadnianie rozkładamy później ściółkę ze słomy. Nic nadzwyczajnego, po prostu zwykła ściółka ze słomy, którą potem wrzucamy po zbiorze pomidorów, zbieramy ją i wrzucamy ją na kompostownik. To jest taka zwykła słoma, którą kupujemy od naszego sąsiada, który tutaj ma gospodarstwo. Także tą słomę potem zbieramy po zbiorze pomidorów, dajemy na kompostownik. Podlewanie znowu zwijamy, tak? Także w drugą stronę wszystko robimy. Chowamy podlewanie do garażu i tutaj można pod koniec sezonu, i często to robimy, wysiewamy jakieś takie rukole, musztardowce, nawet i marchewkę i różne takie rzeczy, które potem albo wzejdą jeszcze w tym roku, ale już raczej na wiosnę i będziemy mieli tutaj nowaliki, ale do czasu wysadzenia pomidorów w połowie maja te nowaliki zostaną zjedzone. Także w ten sposób przygotowujemy tutaj ziemię, właśnie kompostujemy, potem sadzimy nawadnianie i na samym końcu ta ściółka. Dlaczego taka ściółka jest ważna? To jest, słuchajcie, ważne, ponieważ większość chorób odglebowych, nawet się tak nazywają, większość takich chorób, właśnie takich jak zaraza ziemniaczana chociażby, mieszka w ziemi. Więc taka ściółka jest taką jakby zaporą fizyczną pomiędzy tym, co jest w ziemi, a tym, co jest nad ziemią. W związku z tym ona fizycznie nie może wyjść na tą ściółkę, żeby zaatakować nasze pomidory. To jest jedna rzecz, czyli ochrona przed odglebowymi chorobami pomidorów. A druga rzecz to jest to, że zobaczcie, często chodzimy pomiędzy pomidorami, żeby albo je pielęgnować, albo je zrywać, co ważniejsze, do jedzenia. I tak chodząc po glebie, chodząc po niej, depcząc, ją niszczymy. W związku z tym ta ściółka jest taką amortyzacją, żebyśmy tej gleby po prostu za bardzo nie niszczyli. Bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację pomidorów, to oczywiście to, że po posadzeniu musicie je przywiązać do takich podpór. Tutaj akurat to są linki, ale to wiecie, to zależy, czy to są linki, czy to są pałeczki bambusowe, to od Was zależy. To nie ma żadnej jakiejś takiej wielkiej teorii. Najważniejsze, żeby obrywać wszystkie inne pędy, które próbują wyrosnąć na boki. Tutaj nie ma za wiele, bo tutaj żeśmy bardzo porządnie je obrywali, ale zaraz mam nadzieję, że coś tutaj znajdziemy. I poza tym, że obrywamy tak zwane wilki, o czym ja Wam mówiłam parę miesięcy temu jeszcze z mojego nagrania Stoutpool, także możecie wrócić, jak nie wiecie dokładnie, co to są wilki i jak się je obrywa, to możecie wrócić do tego nagrania, link podam Wam pod spodem. Ale tutaj zobaczcie, te wszystkie liście, które są od dołu i to tak w miarę jak roślina rośnie i mam więcej nowych gron, tym wyżej wznosicie się z tym usuwaniem liści. To wszystko to są usunięte liście. Tu, 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 tu. Naprawdę dużo tych liści usuwamy. Dużo osób mówi, że jest w szoku, jak dużo liści już usuwamy, ale naprawdę to nie jest zła rzecz. Jeżeli zobaczycie kiedyś program w telewizji o tym, jak w ogóle uprawia się pomidory takie komercyjne, no to oni prawie w ogóle nie mają liści. Najważniejsze są te liście u góry, ponieważ one są blisko słońca, one fotosyntezują i one będą karmiły roślinę, tak? Znaczy, no, jeżeli chodzi o słońce, oczywiście one będą najważniejsze, a nawet zasłaniają te właśnie wyższe liście, zasłaniają słońce tym niższym liściom, więc te niższe liście nic nie dostają. I jeszcze w dodatku te niższe liście zasłaniają znowu słońce pomidorom, które teraz powinny zacząć dojrzewać. Tak? Także dolne liście obcinamy i to w ten sposób, że nad każdym nowym pięknie rozwiniętym pędem. Tu jest pięknie rozwinięty pęd,
Tu jeszcze jest mało rozwinięty pęd, w związku z tym te liście jeszcze zostają. Ale tu, przepraszam, wszystko znika. Pamiętajcie, mówiłam wam o chorobach odglebowych. Te dolne liście są jak najbliżej gleby i one też to są pierwsze liście często, które dostają chorób. Także naprawdę one są wam do niczego zupełnie niepotrzebne. Także takie pięknie podkrzesane z dolnych liści rośliny powinny wam zostać. I na dobrą sprawę, o tej porze roku one wszystkie już powinny być, bo teraz już jest koniec sierpnia, o tej porze roku one wszystkie powinny być już obcięte. I tutaj, w związku z tym, że to jest pomidor szczepiony, możecie sobie pozwolić na więcej niż 4 dobrze wyrośnięte grona. Tutaj jest raz, jedno duże grono, 2, 3, 4, 5. No, żeśmy troszeczkę pochytrzyli. Tak naprawdę spokojnie można obciąć nad 4 gronem, jeżeli chodzi o pomidory tradycyjne. Jeżeli chodzi o pomidory takie właśnie szczepione, to możecie sobie pozwolić na więcej gron. Także tutaj u góry jest to przycięte i teraz pozostawiamy całą energię rośliny na to, żeby te pomidory pięknie dojrzały. A to jest moja ulubiona odmiana, poza tą odmianą, którą przed chwileczką wam pokazywałam, która nazywa się kakao. To jest odmiana Bolzano. I Bolzano odmiana ma piękne pomarańczowe pomidory. Tutaj zaczyna już dojrzewać jeden pomidorek, właśnie, no już prawie takie pomarańcze. Naprawdę są soczyste i bardzo, bardzo przepyszne. Także tak powinien wyglądać wasz pomidorek. Zauważcie też, że te pomidory są posadzone od siebie około 60-75 cm. Tak? Takie są odstępy od nich. A to dlatego, że właśnie nie chcemy, żeby te pomidory były za blisko siebie, te wszystkie rośliny były za blisko siebie, ponieważ nie będzie pomiędzy nimi przepływu powietrza. W związku z tym są znowu większe możliwości tego, że zaczną się jakieś zachorowania chorobami grzybowymi. No i oczywiście pomidorki nie będą tak ładnie dochodzić. Także jeżeli chcecie uprawiać pomidory bez chemii, tak, bez żadnych oprysków, to pamiętajcie, że w takim razie sadzicie je niezbyt blisko siebie, obrywacie wszystkie dolne liście, oczywiście usuwacie wilki, ale to akurat nie o tej porze roku, ściółkujecie, dajecie porządną ściółkę, taką na jesień, czyli kompost, potem po posadzeniu ściółkujecie słomą, żeby nie chodzić po ziemi, ale też żeby choroby odgrzybowe nie wychodziły z ziemi i nie rzucały się na wasze rośliny. Używacie, czyli sadzicie odmiany, które są albo odporne na zarazę ziemniaczaną, albo które są szczepione, bo one są o wiele silniejsze, one są właściwie na wszystko odporne. To jest bardzo ważne i wtedy naprawdę nie potrzebujecie się martwić, tej zarazy nie będzie. A jeszcze jedna sprawa. Wyobraźcie sobie, że jeżeli używacie każdej jesieni używacie właśnie 5-centymetrowej ściółki z kompostu, to nawet na dobrą sprawę tych pomidorów nie musicie wcale podlewać żadnym dodatkowym nawozem, czyli tak jak tutaj my zazwyczaj używaliśmy gnojówek. Do momentu kwitnienia pomidorów używaliśmy gnojówki z pokrzywy. Od momentu kwitnienia i owocowania przerzucaliśmy się na gnojówkę z żywokostu, którą nadal mamy i nadal używamy, ale tak naprawdę spokojnie one mogą sobie rosnąć i żywić się tą piękną, bogatą glebą, bo pamiętajcie, my nawozimy glebę, nie roślinę. Jeżeli gleba jest porządna, żywa, pełna bakterii, pełna różnych przeróżnych grzybów, drzownic, różnych mikrożycia, to wtedy i te pomidory będą rosły i będą pobierały wystarczająco składników pokarmowych. Także naprawdę wiele ekologicznych ogrodników tylko ściółkuje kompostem i nic więcej nie karmi. Ale ja w tym tunelu, poza tymi pięknymi pomidorami, mam również inne rośliny, które rosną w donicach. A żebyście to zobaczyli, to chciałabym zaprosić was na drugą część tunelu. Tutaj pomiędzy pomidorami mam jeszcze ogórki i mam tutaj jednego melona bardzo fajnego, który już właściwie jest teraz odpowiedni do zebrania. Ale bardzo fajną mam też kolekcję papryczek ostrych i papryk.
Tak, zapomniałam Wam powiedzieć, że tutaj jeszcze wzdłuż ścieżki zawsze u nas w tunelu rosną sobie bazylie. Te bazylie były jeszcze wczoraj takie wielkie, ale żeśmy je zebrali i teraz je suszymy na podłodze rozłożone. Jeżeli będziecie suszyć liście bazylii, to pamiętajcie, żeby nie leżało jedna na drugim, bo zgniją, tylko żeby były jak najbardziej rozłożone, żeby wyschły, dlatego, bo one już były takie bujne, że nie można tutaj było przejść. Ale bazylia świetnie rośnie z pomidorami i również aksamitki. Zauważyliście na pewno, że w tunelu jest dużo aksamitek. Aksamitki mają to do siebie, że zapachem odstraszają mszyce, a znowu ich korzenie mają to do siebie, że są naprawdę nie za miłe dla nicieni, które są znowu nie za miłe dla naszych pomidorów. W związku z tym dzięki aksamitkom i gleba jest zdrowa, i powietrze jest czyste od latających mszyc albo od siedzących na liściach zielonych mszyc. Idziemy do papryk. Tutaj mamy akurat Almira Red, piękna papryka czerwona. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy ona jest ostra, czy nie, chociaż taka malutka jest, pewnie jest ostra, ale ta papryka nie jest ostra, to jest papryka słodka, papryka postolnia. Przepyszna taka, wiecie co, takie papryki mi się kojarzą właśnie z takimi krajami, gdzie tak papryk się dużo uprawia, jakaś Bułgaria. Jeszcze w dawnych czasach, jak byłam mała, jeździłam do babci na wschód i tam na bazarach właśnie też sprzedawali takie piękne papryki. Także to wszystko tutaj możecie spokojnie sobie uprawiać, to świetnie rośnie. Mówię, że wy możecie, bo i ja mogę, bo to świetnie rośnie w donicach. Słuchajcie, specjalnie tych papryk niektórych nie uprawiamy w ziemi, bo nie ma takiej potrzeby. One świetnie rosną w donicach, tylko te donice już nie jest tak, że możemy je kompostować. W związku z tym, i tak one są sadzone w dobrym podłożu, ale te donice wtedy będziemy musieli nawozić właśnie raz w tygodniu porządne podlanie z gnojówką z żywokostu w momencie, jak one kwitną i potem owocują. A zanim przejdziecie do żywokostu, póki one zaczynają kwitnąć, to z gnojówki z pokrzywy. Pamiętajcie, że przez cały czas możecie również podlewać z gnojówką z obornika. Nie ma problemu, bo w oborniku są zbalansowane składniki pokarmowe. Natomiast w pokrzywie jest dużo azotu, który wpływa na wzrost zielonych części rośliny, a potem w żywokości, my akurat używamy żywokost rosyjski, jest dużo potasu, który wpływa na kwiaty i na piękne owoce rośliny. Także te owoce tutaj po prostu tak pięknie wiszą. One jeszcze, ta papryka jeszcze nie gotowa. Lipari się nazywa. To jest papryka Lipari. Też mamy dużo różnych odmian. Także naprawdę aż ślinka leci. Ale niezbyt mi ślinka leci, szczerze mówiąc, na Kalita Red. Kalita Red to jest odmiana papryczki habanero, która jest bardzo ostra. Te papryczki, wiecie co, one zawsze mi się wydają, że one, jak one są takie, takie całe pognieciona, jak taka stara babcia, to one są strasznie ostre i taka zwyczaj jest prawda. Tutaj z tyłu mamy taką klasykę jalapeno, papryczki jalapeno, na pewno wiele z Was poznaje ten kształt. One będą się przebarwiały na czerwono, ale już na zielono też można je jeść, nazywa się jalapeno shiny. Są jalapeno wczesne i późne i w związku z tym, że papryczki bardzo długo dochodzą, to jeżeli macie dostęp do odmian wczesnych, to bardzo Wam to polecam. Papryczki ostre nie potrzebują tak dużo podlewania jak papryczki słodkie. W związku z tym świetnie będą rosły nawet w mniejszych doniczkach niż ta. Na przykład na balkonie, na tarasie, w jakimś takim miejscu słonecznym. Bardzo polecam, bardzo łatwe w uprawie i naprawdę bardzo są ciekawe. Tutaj piękne, zobaczcie jakie piękne. To jest papryka Fireflame, też z naszego sklepu internetowego. Ona będzie też dostępna od stycznia. Zobaczcie jaka piękna, no po prostu coś niesamowitego, jak w pizzerii. Można sobie je zacząć już i one już tak właściwie są gotowe do zrywania. Zrywamy je, suszymy, potem różne rzeczy z nich można robić, czy można je rozcierać w proszek, czy w takie płatki, czy po prostu, nie wiadomo, jeść tak po prostu na surowo, ale są przepiękne. Widać od razu, że ja tych papryk za bardzo nie jem. Tutaj raczej męska część mojej rodziny lubi takie papryki ostre. Ja po prostu lubię na nie patrzeć, bo są prześliczne. A tutaj mamy taką samą paprykę, ale znowu żółtą. Zobaczcie. Coś pięknego. Żółta papryka nazywa się chili giallo. Giallo. Chili giallo. Pięknie. Coś fantastycznego. Normalnie jak w jakimś sklepie z różnymi przeróżnymi zabawkami. A tutaj pewnie jest dzwonek. Ja myślę, że to jest dzwonek. Chili. A, to jest Scottish Bonnet. Ojejku, to jest bardzo ostra chili. Lepiej ja tutaj nie będę dotykała tych wszystkich, bo potem będę musiała umyć na pewno ręce. Ta jest bardzo, bardzo ostra. Bardzo Was zachęcam do uprawiania nie tylko pomidorów, ale właśnie też i papryk, i bakłażanów, i papryczek ostrych, szczepionych, ponieważ jak widać tutaj,
porównaniu z tymi, które uprawiamy tutaj z lewej strony, które są właśnie wysiewane z nasion, które albo kupujemy w sklepach, albo oszczędzamy z roku na rok, jednak te pomidory szczepione są mocniejsze i właśnie ten rok, który jest troszeczkę trudny dla pomidorów, tego dowiódł. Ja dzisiaj pod tym vlogiem podaję Wam różne linki, na przykład do podcastów, w których rozmawiamy o uprawie pomidorów i cokolwiek ciekawego to tam będzie. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, polubiajcie, subskrybujcie i do zobaczenia na przyszłym vlogu.